Jak przyszłam do pracy do Legionowa to 15 lat temu, to obiecałam wam coś. I razem wspólnie do tego dążyliśmy. I dzisiaj mogę powiedzieć, mamy to. Tymi słowami była już dyrektorka Legionowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oznajmiła oddanie do użytku jego nowej siedziby. Okolicznościowa uroczystość połączona z ulicznym piknikiem rodzinnym odbyła się przy ulicy Mickiewicza w miniony piątek. Oprócz wielu oficjalnych gości, przyciągając tam setki mieszkańców miasta. Jest to inwestycja, na którą czekaliśmy bardzo długi czas i inwestycja, która daje nam tak naprawdę nowe możliwości, nowe otwarcie w codziennej naszej działalności na rzecz mieszkańców Legionowa i pomocy im. Dzisiaj oddajemy do użytku budynek właściwie ostatni, jeżeli chodzi o taką poprawę funkcjonowania i obsługi naszych klientów. Ja przypominam sobie, 20 lat temu nie było ani ratusza, ani dworca, ani sali widowiskowej, ani biblioteki miejskiej i wielu, wielu jeszcze instytucji, nie tylko miejskich, bo jest nowa komenda Straży Pożarnej, jest nowy szpital, także w ciągu tych ostatnich lat udało się wiele zrobić. Budowa nowej siedziby OPS-u ruszyła w połowie ubiegłego roku i chociaż nie był to wymarzony czas na rozpoczynanie jakichkolwiek inwestycji, miastu udało się ją zrealizować szybko i bez większych przeszkód. Koszt całego obiektu wyniósł 7,5 miliona złotych, z czego blisko 3,5 miliona pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Panie prezydencie, bardzo serdecznie za tą siedzibę dziękujemy. My dobrze wiemy, jak przez 15 lat w Pocie Czoła pracowaliśmy w trudnych warunkach lokalowych. I obsługę klienta prowadziliśmy zmianowo, tak żeby mieszkańcy czuli się zaopiekowani, bezpieczni. Wielu tych mieszkańców, mimo takiej propagandy czasami sukcesu, które w niektórych telewizjach oglądamy, to niestety niewielu ludzi, nawet coraz więcej, potrzebuje pomocy. Poza tym też państwo polskie nakłada na gminy różne obowiązki wynikające z zakresu prowadzenia szeroko rozumianej polityki społecznej, prorodzinnej i staramy się to realizować najlepiej jak możemy. Dobroczynne efekty tej pracy odczuwają na co dzień podopieczni Legionowskiego Ośrodka, ale widać je też z daleka, o czym zaświadczył przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego, który przybył do Legionowa z dwoma listami gratulacyjnymi dla prezydenta i dyrektora OPS-u. Na których to zresztą wniosek, Adam Struzik postanowił indywidualnie uhonorować dyplomami kilkanaście pracowniczek tej instytucji. Tutaj co się będzie działo i to jak faktycznie będzie pomoc przebiegała, będzie zależało od ludzi. A ja troszeczkę już znam prezydenta, znam pana dyrektora, znam poprzednią panią dyrektor, aktualną naszą radną wojewódzką. I wiem, że ludzie, którzy tutaj pracują, dają z siebie wszystko. Pracują naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, w związku z tym, że pracowałem przez 14 lat w szeroko pojętej polityce społecznej, pomocy społecznej, więc miałem okazję się przyglądać również tej pracy Legionowskiego OPS-u i wiem, że te świadczenia, które Państwo otrzymujecie, są na najwyższym poziomie. I tego gratuluję, Panie Prezydencie, a więc przede wszystkim ludzi, którym Pan się otacza, oraz tego, że fantastycznie potrafił Pan jeszcze zadbać o to, aby ci ludzie mieli gdzie pracować. Razem z pracownikami filii na Kozłówce oraz opiekunami socjalnymi Legionowski OPS zatrudnia ponad 100 osób. Piątkowa uroczystość stanowiła doskonałą okazję, aby publicznie podziękować im za wszystko, co robią dla potrzebujących mieszkańców. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie to jest naprawdę wspaniała, cudowna kadra. Naprawdę. Wzorowa kadra do pomagania drugiemu człowiekowi. Wam ta nowa siedziba pozwoli rozwinąć jeszcze bardziej swoje umiejętności, swoją pasję do pomagania drugiemu człowiekowi, bo macie to w sercach. Dzięki wam wiele, wiele mieszkańców odnalazło swoją nową drogę w życiu. I to jest piękne. Jesteście do tego powołani, a ta siedziba niech wam do tego służy. Pracownicy socjalni czy pracownicy ośrodka pomocy społecznej to są tacy misjonarze, którzy mają bardzo trudną, odpowiedzialną pracę, mają wielkie wyzwania przed sobą, świat się bardzo zmienia, ludzie mają coraz to różne problemy, nie dotyczące tylko i wyłącznie finansów. I cieszę się, że będą mogli w godnych warunkach
pomagać mieszkańcom Legionowa. Na parterze nowego budynku OPS-u znajdują się pokoje biurowe, pomieszczenia socjalne, pomocnicze, sanitarne i techniczne. Na piętrze przewidziano zaś salę konferencyjną, salę warsztatowo-zajęciowe oraz pracownię komputerową. Obiekt został wyposażony w windę. Przylegają też do niego 24 miejsca parkingowe, które po godzinach pracy ośrodka będą do dyspozycji okolicznych mieszkańców. W nowym budynku będziemy mieli też, no rozwijamy w związku ze zmianą ustawy dotyczącej niebieskich kart zespołów interdyscyplinarnych. W związku z powyższym będziemy tutaj też rozwijać tą działalność. Będziemy mieli też tutaj coś takiego jak pokój niebieski, w którym będziemy mogli prowadzić grupy. Tutaj będzie też działał klub integracji społecznej, gdzie będą odbywać się różnego rodzaju zajęcia związane właśnie z integracją społeczną. Kiedy już ksiądz Tomasz Chciałowski, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej, dokonał poświęcenia nowego budynku, goście mogli obejrzeć go wewnątrz. Największe wrażenie, zwłaszcza na osobach znających wciąż aktualną siedzibę OPS-u, robiła rozległa przestrzeń, jaką otrzymają do dyspozycji jego pracownicy i klienci. Otrzymają już wkrótce. Dzisiaj jest uroczyste otwarcie i od tego czasu rozpoczynamy już proces przeprowadzania się tutaj. Natomiast na tą chwilę jeszcze w najbliższym czasie obsługa będzie odbywać się w budynku na Alei 3 Maja. Natomiast nasze działania zmierzają do tego, żeby jak najszybciej rozpocząć już naszą działalność tutaj w nowym budynku. Póki co największą przeszkodą w przeprowadzce są niezależne od OPS-u problemy z podłączeniem obiektu do sieci teletechnicznych. Jeśli szybko uda się je pokonać, w ciągu kilku tygodni powinno być po sprawie. W piątek myślał o tym jednak mało kto, była to bowiem pora na świętowanie i zabawę. Młodzi uczestnicy ulicznego pikniku mogli skorzystać z dmuchańców, skosztować popcornu i waty cukrowej, a także odwiedzić stoisko świetlicy terapeutycznej. Furorę zrobiła jednak oferta miłośników robotyki, którzy prezentując możliwości swoich urządzeń, zachęcali do zajęcia się ich tworzeniem i tłumaczyli, w jaki sposób taka zabawa może kiedyś stać się sposobem na dobre życie.